nami Damian Warnecki, zdobywca gola na 2-1 w bardzo ważnym spotkaniu dla Skry Częstochowa, podającym nam przełamanie. Damian, gratulacje dla Ciebie, gratulacje dla drużyny. Opowiedz trochę o tej bramce, bo wydaje się, że to nie było najłatwiejsze trafienie. Dosyć ostry kąt, piłka zza pola karnego. Podjąłeś jedyną słuszną decyzję. Znaczy się, no przed meczem trener nam mówił wyraźnie, żeby nie bać się, żeby grać jeden na jeden, żeby oddawać te strzały. I w tym przypadku oddałem ten strzał, wpadło do bramki, bramka na 2-1. Super. To w zasadzie była nie jedyna Twoja sytuacja w tym spotkaniu, bo w drugiej części meczu mogłeś jeszcze trochę dołożyć. No ja się cieszę, że jestem w stanie kreować sytuację dla drużyny. To jest tylko dla nas na plus i żeby tak było w następnych meczach. Tego sobie życzę. Damian, w ostatnich dniach mieliśmy zmianę na stanowisku szkoleniowca. Czy to jakoś na Ciebie, na zespół wpłynęło? No bo na boisku widać było, że tak, ale jak Ty to widzisz od środka, od strony szatni? Od strony szatni na pewno nie spodziewaliśmy się, że ta zmiana trenera nastąpi. Spadło to na nas bardzo szybko i musieliśmy otrząsnąć się z tego i myśleć tylko o meczu ze Zniczem. Udało się, wygrywamy, także jest dobrze. Z czego to mogło wynikać, że w tych ostatnich meczach nam brakowało szczególnie tych sytuacji, bo w Grudziądzu tam na dobrą sprawę wydaje mi się, że jedna, może półtorej akcji, a dzisiaj tymi wszystkimi sytuacjami no, obdzielibyśmy, myślę, kilka spotkań. Nie wiem, wydaje mi się, że konsekwencja w graniu, że ostatnie minuty nie odpuściliśmy i dotrzymaliśmy ten wynik. Wyszło też to doświadczenie chłopaków starszych, też pomagali nam młodym na boisku. Dociągnęliśmy ten wynik i bardzo się z tego cieszymy. No właśnie, bo chyba tym cenniejsza ta wygrana dzisiejsza, że zaczynaliśmy szóstką młodzieżowców. No, zgadza się. To tylko na plus dla klubu, że gra tyle młodzieżowców. No i zobaczymy, jak będzie w następnych meczach. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Na pewno damy z siebie wszystko jako drużyna. Sprawdzałeś już tabelę po tej niepełnej 34. kolejce? Nie, jeszcze nie miałem okazji skorzystać z telefonu. Na razie wiadomo, że zaczynaliśmy jako pierwsi, więc jesteśmy w szóstce, ale jest duża szansa, że utrzymamy do końca tej serii tą pozycję. No mam nadzieję, że tak będzie. Życzyłbym tak sobie i tutaj kibicom Skry, jak i całemu zarządowi. Damian, dzięki wielkie i życzymy Ci kolejnych goli, najlepiej już w Elblągu. Dziękuję bardzo.